Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o swoich doświadczeniach po przeganiu prawie 100 dni z Wilbą. I to takie dosyć spore prawie, bo niestety Hamlet jest DLC-kiem, w którym jeśli wiesz co robisz, możesz odhaczyć wszystkie najważniejsze aktywności w ciągu pierwszych 40-50 dni. Zatem, Wilba jest świnią, więc jako mieszkaniec wioski i księżniczka może bezkarnie podkadać itemy z farm, zbierać trawę, uprawy czy inne cuda bez narażania się strażnikom. Ponadto okazyjnie świnie będą do Wilby podchodzić i dawać jej podstawowe zasoby: kamień, krzemień, trawę, patyki, drewno i nasiona. Może ona nawet przebudowywać wioskę bez narażania się strażnikom, więc to dość przydatny perk. Jej minusem natomiast jest strach przed ciemnością. Wieczorem i w nocy jej poczytalność spada 1,5 razy szybciej, co w połączeniu z jedynie 100 punktami maksymalnego sanity dość szybko zmusza gacza do starcia z shadowami. Ma ona 150 punktów zdrowia i 200 głodu. Zaczyna ona grę ze srebrnym naszyjnikiem, który wiąże się z epicką cechą Wilby. Jako że jest ona świnią, podczas pełni albo po zjedzeniu Monster Meata przemienia się ona w świniłaka, a właściwie Wilbołaka, który, albo która, ciężko powiedzieć, jest istną maszyną do zabijania. W tej postaci Wilba zadaje aż 59,5 punkta obrażeń, ma 200 punktów głodu, 100 sanity i aż 350 punktów życia z pasywną regeneracją 0,5 punkta na sekundę. Piękna sprawa. Oprócz tego Wilbołak jest odporny na temperaturę, mgłę, widzi w ciemności i ma wyższą prędkość biegania. W formie Wilbołaka nie możemy używać slotów ręki, ciała i głowy, ale za to jej ręce są wtedy bardzo wielofunkcyjne. Pełnią one rolę bardzo wydajnej siekierki, lofa, młota, łopaty czy maczety, więc ta forma jest idealna do zbierania większych ilości zasobów. Możemy nawet jako Wilbołak kraftować itemy, ale tracimy dostęp do skrzyni, lodówek, garnków itd. Możemy je jedynie rozwalać. Jednak z wielką mocą wiąże się również wielka odpowiedzialność. Głód Wilbołaka spada 5 razy szybciej, więc musimy w ciągu doby spożywać aż 375 punktów głodu, a że w trakcie głodowania regeneracja życia jest wstrzymana, trzeba o ten głód dbać. W tej formie Wilba jest postrzegana przez otoczenie jako potwór, więc musimy uważać na świnie strażników. Każdy Monster Meat przedłuża przemianę o 0,5 dnia, więc ostrożnie, bo Wilbołakowi naprawdę gozi śmierć z głodu. Po zakończeniu pełni lub skończeniu się wpływu mięsa potwora, Wilba przemieni się z powrotem w świnie i dropi wtedy 2 sztuki brody. Podczas transformacji, nieważne w którą stronę, jest ona nieśmiertelna. To tyle w kwestii przedstawienia postaci. Jako Wilba pokonałem wszystkich bossów w Hamlet, Pugalisk spadł w formie Wilbołaka, jako że klepałem go w początkowych dniach. Następnie za cel obrałem sobie królową żuczków, która jako jedyna została zabita jako Wilba świnia, metodą na murki. Następnie, jako że pora gorączki tropikalnej nadchodziła nieuchronnie, ogarnąłem farmy pokrzywy, załatwiłem sprawę u ptaka Roka. Niestety dostałem Seed bez Lightbulb w jaskiniach do Wyspy Roka, ale tak bywa. Przez to do końca gry miałem problem z dobrym źródłem światła. Ogarnąłem maskę przeciwgazową, szybki tryb na 5. wyspę, studnia końca, zegar końca świata około dnia 40, wywołałem sobie apokalipsę i wtedy dopiero zrozumiałem, że przyjdzie mi się mierzyć z Heraldem jako Wilbołak, bo wieczna pełnia. Trochę słabo, bo postać w pełnym opancerzeniu ze stosunkowo tanich surowców jest sobie w stanie zapewnić 96% ochrony, ale trudno. W wielkich trudnościach udało mi się zabić Harolda, choć jak jednocześnie atakowały mnie shadowy i nietoperze, było serio niebezpiecznie. Harold jest trudnym bossem, ale tylko jeśli dacie mu czas, więc warto go przytankować, nawet jako Wilbołak. Następnie ogarnąłem pelerynę Vortexa, która zapewnia 100% ochronę przed obrażeniami kosztem poczytalności i paliwa i pełni funkcję plecaka i następnie wziąłem się za Ancient Hulka. Aby sobie nieco ułatwić robotę, przeteleportowałem części osobno, chociaż bieganie od części robota do Wyspy Ruka non-stop też trochę zajęło. Ostatecznie zdecydowałem się na walkę jako Wilbołak, jako że czekałem cały czas na Stalking Sticka zapewniającego 30% dodatkowej prędkości, podobnie jak Walking Cane. Bez modyfikacji
toru w prędkości nie da się uniknąć jednego ataku Iron Hulka, który cały czas wygląda bardzo fajnie, ma wysokie obrażenia, ale niestety nadal ma tylko 3000 punktów życia i ogólnie nie jest zbyt mocnym bossem, porównując go choćby do bossów z Together. Zgarnąłem itemy za żywy artefakt, zmasakrowałem nim świńską wioskę i wczytałem save, bo szkoda dobrego itemu. No nie mówiąc o świniach. Jeśli chodzi o bazę, to jestem całkiem zadowolony. Jest mała, ale spełnia swoje zastosowanie i wygląda nie tak źle patrząc na ilość dni. Co zabawne, od początku do końca rozgrywki, przy kwiatku z magicznej wody z Pugaliska, osiadła chmura komarów, która bita przez żaby przez całe dnie i noce, nie oddała miejscówki. Komary OP. Podsumowując, Wilbę, jest to bardzo fajna postać, którą polecam każdemu ograć. Przemiany w Wilbołaka są OP, ale jednocześnie są niebezpieczne, jeśli gacz się naje mięsa z potwora, więc jest to również w miarę zbalansowana postać. Inne cechy to raczej małe plusy i minusy, nieistotne przy możliwości anihilowania wszystkiego jako Wilbołak. Oceniam Wilbę takie 8, 8,5 na 10. W Together Wilbołak nie byłby taki super, jako że bossowie są znacznie mocniejsi, ale na standardy singla kozak postać. O niebo lepsza od takiego Wilbura czy Valani. W ogóle miałem bardzo długą rozkminę, czy Wilbołak to jest ten, czy ta Wilbołak. Właśnie teraz dodałem 2 do 2 i można powiedzieć, że to jest Wilbołaczyca? Nie wiem, możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu, jak się powinno odmieniać imię Wilby podczas przemiany. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie, zapraszam na wieczorne streamy około 20 i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!